Zadanie siódme za jeden punkt z matury 2012. Dana jest parabola o równaniu Y równa się i tutaj mamy wzór, pierwsza współrzędna wierzchołka tej paraboli jest równa. Przypiszmy wzór naszej funkcji oraz zaznaczmy, W jest to wierzchołek paraboli, o pierwszej współrzędnej P i drugiej Q. Znamy wzory na współrzędne wierzchołka paraboli, tu mamy wzór na P, tutaj masz wzór na. Q. Jak widzisz, pierwsza współrzędna P jest do obliczenia, więc napisałem tutaj równa się. Współrzędna Q jest e, możliwa do obliczenia, ale jej nie będziemy obliczać. Moglibyśmy obliczyć deltę, mając taki wzór, i wszystko tutaj jest do obliczenia. Ale akurat delta nie będzie nam potrzebna, oraz druga współrzędna też jest zbędna. Koncentrujmy się tylko na pierwszej współrzędnej wierzchołka paraboli. Wyznaczamy współczynniki ABC. I w naszym wzorze mamy minus b, czyli minus 8. 2 razy a, czyli 2 razy 1. Minus 8 przez 2 to jest minus 4. Zaznaczamy odpowiedź b.